Kochani, jeszcze raz ten sam temat. Wiem, że dla wielu z was jest on zrozumiały, jasny i oczywisty. Kochani, dobry handel to jest sytuacja, kiedy ja kupuję coś, dajmy na to pomarańcz, i ja jestem zachwycony, bo kupiłem przepyszną pomarańcz i niewiele za nią zapłaciłem. Na pewno, jak będę następny raz kupował pomarańcze, to pójdę do tego samego sprzedawcy po te same pomarańcze, bo są tanie i pyszne. Dobry handel polega na tym, że ten sprzedawca mnie również zapamięta i będzie widział, że jestem dobrym klientem, gdyż przychodzę zadowolony i płacę bez narzekania, ponieważ ja się cieszę tym, co otrzymuję. A on się cieszy tym, że sprzedaje, że zarabia. I to jest dobry handel. I wielu z was myśli, że dobry handel jest jak przykład dobrego małżeństwa, że dobre małżeństwo też polega na tym, dobry związek polega na tym, że on zaspokaja jej potrzeby, a ona zaspokaja jego potrzeby i obydwie strony są zadowolone. Kochani, to jest poprawny związek. To nie jest jeszcze dobry związek, to jeszcze nie jest idealny związek. To jest poprawny związek. To jest po prostu związek handlowy. Małżeństwo, które funkcjonuje na poziomie ja ci dam wtedy, kiedy ja dostanę. Ty dostaniesz wtedy, kiedy ja ci dam, kiedy ty mi dasz. Kochani, istnieje jeszcze wyższa forma, tak zwany związek idealny. Związek idealny polega na tym, że ja się cieszę, że komuś sprawiam przyjemność. Ja się cieszę tym, że mogę dać i że ta druga osoba ode mnie przyjmie. A druga osoba cieszy się tym, że ja od niej przyjmuję. To znaczy, idealny związek polega na tym, że mnie cieszy radość drugiej osoby. Ponieważ w idealnym związku zanika granica między mną a moim partnerem. Kochani, to jest możliwe. Jest to bardzo rzadkie. Może to jest nawet rzadsze niż wygrana w totolotka. Ale tego wam życzę.